Jestem przekonana, że ty to czytasz ciągle. Co? No właśnie nie wiem, co ty czytasz. Czy ty czytasz książki, czy tylko prasę czytasz, czy nie, wiesz, ostatnio, czy... ponieważ przygotowywałem się mentalnie, ale też trochę wyszorowałem w głowie pewne półki, żeby bo wiedziałem, że będziemy rozmawiali o książkach. I pierwszy wniosek, jak szalenie destrukcyjne dla czytania książek jest pisanie książki. Ponieważ najpierw się przez X czasu czyta książki, które... Do książki. Do książki. Potem się pisze, więc wszystkie wieczory są wyłączone. Potem na samo hasło książka się reaguje alergicznie. Potem się to poprawia, a potem się rusza w Polsce, żeby sprzedało się to, co się napisało, więc jest wyłączone dla czytania. W zasadzie wczoraj sobie zdałem sprawę, że ja zaczynam wracać. Więc na przykład wczoraj miałem dzień z Jackiem Kuroniem. A, czytasz nową biografię? Przeczytałem. Przeczytałeś bo już, ja mam tak? taką zasadę jak serialem Netflixa. Jak już ruszam i podoba mi się... Że nie odrywasz się? Tak się da? Słuchaj, zrobiłem sobie przerwę między 3 a 7 rano z soboty na niedzielę i przeczytałem całą. I Helena Uczywo i Anna Bikant mogą być zadowolone. I byłem zdziwiony, jak bardzo mnie zaciekawiła ta książka, biorąc pod uwagę, że Jacek Kuroń nigdy nie był moim bohaterem. Mhm. Z tej dwójki, nie pamiętam, czy no, w książce pada określenie, czy nie szatani, ale w każdym razie przez dwójki postrzeganej przez komunistyczną propagandę jako potwory, to Adam Michnik był ten bliższy ciało skórze, a Jacek Kuroń, działacz społeczny i tak dalej, nie bardzo, ale to jakoś świetna książka. Zresztą to jest druga książka w połowie, powiedziałbym, Anny Bikont. Druga książka Anny Bikont. Po Sendlerowej? Tak, gdzie powiem szczerze, że w równym stopniu co o bohaterze opisywanym, myślałem o piszącym. To znaczy w przypadku Jacka Kuronia to była dekonstrukcja, w jakimś sensie negliżowanie osoby bardzo bliskiej obu autorkom i taka uczciwość. Na końcu chyba osiągnęły efekt zamierzony, bo ta książka jest do bólu uczciwa, czasem brutalna, a jednocześnie przy tej brutalności jest czułość, nawet miłość tych kobiet, które, jak rozumiem, gdzieś tam były w jego orbicie. Z Sendlerową to może było łatwiejsze, bo nie było tego osobistego związku, ale miałem wrażenie, czytając książkę, że Bikont cierpiała w trakcie pisania. Czy ona burzyła, wzięła młoteczek, żeby tak jakby postukać o, czy pacjentowi, czy wszystko jest z pacjentem ok, ale na końcu to ona kawałek po kawałku rozwalała ten pomnik. Tak. Więc to oczywiście, ponieważ czytanie nie jest u nas tak powszechne, to pomnik spokojnie przetrwa. Tak, tak. Ale w świadomości, ja przypominam sobie rozmowę z Teresą Torańską lat temu 6,5, kiedy Teresa mi opowiadała, że ona cały czas myśli o pisaniu książki o Sendlerowej, co w pierwszej sekundzie wydawało mi się nieciekawe, no bo taka spiżowa postać, bohaterka, to można tylko pomnik postawić. Po czym Torańska zaczęła mi opowiadać jakieś historie, w tym to, co mówił jej Władysław Bartoszewski. Potem doszła do wniosku, że to chyba za dużo jest prawdy, żeby ona chciała to napisać. Bikont się zdecydowała i... No i to też jest dekonstrukcja, tak naprawdę kompletna dekonstrukcja bohaterki, więc nawet sobie pomyślałem, że w tym wypadku można by, to by się może nawet prosiło w Ameryce, u nas chyba by to było nie do zaakceptowania, bo uznano by, że to jest za bardzo egotyczne, ale nie wykluczam, że to byłaby książka, w której w którymś momencie rzeczywiście autor zaczyna być bohaterem i zaczyna opisywać, co się z nim dzieje, kiedy się wgłębia i wychodzi przypadkiem nie jest trochę taka lędrynkowo słodka, spiżowo-pomnikowa, jakby się chciała. Okej, czyli widzę, że jesteś wiernym czytelnikiem biograficznych rzeczy. Akurat tak wyszło. Wypadło. Akurat no dobra, ale gdybym ci zapytała o takie książki, które były dla ciebie jako dla młodego człowieka... To Chłopcy z Placu Broni. Serio? Okej, na meczek. Płakałeś. Tak, oczywiście. Chłopcy z Placu Broni, Love Story. O której to książce przypomnieli. Patrzcie. No oczywiście. Ja żadnej książki... Bo to taki amerykański. No nie, ja... Nie, książka jest taka sobie, ale nawet robiłem sobie taki trening. To był w czasach, kiedy byłem bardzo uczuciowy. Aha.
czy będę w stanie przeczytać, nie płacząc. I nigdy mi się nie udało. Podobnie jak nigdy mi się nie udało nie płakać na komediach romantycznych. Bardzo lubię komedie. Ty jesteś takim typem? Ale to, znaczy, jak to jest taki disco polo, to nie bardzo, ale na przykład jak jest Notting Hill, i jak już jest Julia Roberts i jest ta konferencja prasowa, tak, ja tam macha z tyłu, to ja już jestem gotowy do... Słuchaj, raz była taka sytuacja, to chyba już nie jest o książkach, ale muszę opowiedzieć anegdotę. Był film, tylko nie pamiętam, nie żebym się teraz popisywał, nie pamiętam tytułu polskiego, ale z Clintem Eastwoodem i z Meryl Streep, Bridges of Madison County. To zdarzyło się w Madison County, tak. I tam była taka historia, że jak mnie wzięło na płacz, na szczęście, to była zima, kiedy byłem w kinie, to w momencie, kiedy się film skończył i zrobiło się jasno, to założyłem kurtkę na łeb, bo buczałem, po prostu zalewałem się łzami. Czegoś takiego nie było nigdy. No to mocno jest rzeczywiście. Więc Love Story było super. Moje marzenie o Ameryce to było dwutorowo. To znaczy jedna rzecz to był ten głos Ameryki, którego słuchałem jeszcze w 76 roku, pamiętam, czy już w 76 roku, pierwsze moje wybory, Carter, Ford i wieczór wyborczy w głosie Ameryki, ale drugie to właśnie było wyobrażenie kampus. No właśnie, bo to jest sport, taka opowieść kampusowa. Fajne kampusowe dziewczyny, tak, bo to fajnie, bo przygoda kampusowa o wiele taka bardziej szalona niż ta opisywana przez autora Love Story, bo to w Nowym Orlanie wszystko jest przerysowane i na ostro. Tak, i takie Cajun, tak, kuchnia. Wyobrażam sobie, no dobra, jeśli mamy Love Story, mamy Chłopców z pracy broni, co mamy jeszcze? A potem ja przeszedłem w Dostojewskiego. O, to jest mój autor. Ja w ogóle lubię rosyjską literaturę. Rozumiem. Może być takie crystal clear obserwacja, jak z opowiadania Czechowa, ale może być takie psychodeliczne. Dostojewski to jest narkotyk, bez skutków ubocznych. Poza jakimś szaleństwem, które gdzieś się za... Ja jestem coraz bardziej z biesów, muszę powiedzieć. Biesy są coraz bardziej we mnie. To taka dobra książka na dzisiejsze czasy też, mam takie poczucie. Ale to bez podtekstów politycznych. Powiedziałbym, że raczej bardziej kiedyś wydawało mi się, że to jest taki, wiesz, że byłem takim człowiekiem celu, drogi, tu cel, jedziemy, jak przecinek przed siebie, a teraz to jest wszystko popieprzone, przepraszam, nie, jakoś tam wewnętrznie połamane, pokawałkowane, te kawałki, więc bardziej jestem z Dostojewskiego, chociaż taka psychodeliczność sanatorium w Davos też Tomasz, była mi bliska. Tak, Czarodziejska Góra i Biesy to były zawsze moje dwie ulubione książki. No to poza bardzo klasycznym czytelnikiem. Dobrze, a jeśli idzie o taką literaturę, która dotyczy polityki, czy wszystkie książki amerykańskie. Ale to tych tytułów, ale niekoniecznie, nie lubię książek, wiesz, typu, ja przeczytałem już tę książkę, która Michelle u nas wyjdzie. Obama? Nie, Michelle Obama chętnie przeczytam, choć z pewnymi obawami, bo boję się, że użyła pewnych zbyt prostych trików, które zapewniają książkom pisanym przez kobiety sprzedawalność, mimo że ją uwielbiam. I jej speech, ale co do książki mam obawy. Natomiast nie mówię, że przeczytałem tę książkę Strach. Wiem, Woodwarda, ale nie jestem fanem Woodwarda. Ta jego dziennikarsko to jest dobre, ale takie czyste dziennikarstwo w wersji książkowej nie zawsze się sprzedaje. Jest taki autor, którego uwielbiam, Theodore White się nazywa. On napisał książkę The Making of the President. Właściwie dwie części, to znaczy o kampanii w 60 roku i o kampanii w 64 roku. I to w zasadzie była pierwsza taka nowoczesna książka, pierwszy kawałek takiej realnej literatury politycznej w Ameryce. I wiesz, bo ja lubię taką książkę polityczną, gdzie ten kandydat, który w trakcie prawyborów w jakimś New Hampshire czy w jakimś Iowa, ten śnieg mu skrzypi. Sala jest, on wchodzi do pustej sali. Czyli, że to jest jednak człowiek, jest tak? Jest człowiek, jest psychologia. Jest biografia Reagana, Dutch. To ten Reagan, który się takim simpletonem wydawał, nagle okazuje się nasyconym człowiekiem. Jest jakiś dramat, jest rozwód, to są relacje rozwalone z dziećmi, jest żywym człowiekiem. Znaczy, dla mnie w polityce można przeczytać
są świetne, świetne, świetne biografie de Gaulle'a, gdzie jest tylko heroizm i jakaś tam Piąta Republika i konstytucja, i nowa konstytucja, i nowa republika, ale musi to być nasycone psychologią, opowieścią. To jest według mnie w polityce najbardziej fascynujące. To jest, kurczę, prawdziwy dramat. A jak się weźmie pod uwagę, że mało który polityk dobrze kończy, no jakbyśmy wzięli w Polsce właściwie z dwóch polityków, którzy dobrze skończyli w ostatnich 30 latach, tak na marginesie powiem. No, Tusk. No, póki co. Póki co, a nie wiadomo, czy teraz nie wskoczy, żeby ratować na tym, cudzysłów, białym koniu. Wskoczy i wyląduje jak Poniatowski w Elsterze, na przykład, może tak się skończyć. Albo Aleksander Kwaśniewski. Dwie udane kadencje, udana prezydentura. No, ale nie wspomniano go ostatnio. A dzisiaj, wiesz, a dzisiaj on sam, tu mogę powiedzieć, zwierza się, że w zasadzie ma takie poczucie, że zamiast mieć w CV, jakoś tam ma w tej historii pisanej na zimno, ma i Unię Europejską, i NATO, to w tej historii pisanej przez internet stał się memem. Więc, kurczę, polityka jest zawsze dramatem. Nie ma zawsze, nawet udana polityka kończy się dramatem, nieraz się kończy farsą i to jest dopiero tragedia. Więc prawda, ale rzeczywiście masz rację, że zwłaszcza w Polsce, gdzie wszystko jest tak szalenie podbite emocjami, jeśli idzie o politykę i taką osobistą historią często tych ludzi, którzy nami rządzą, swoją drogą, no to... Swoją drogą dziwne, powiedziałbym, jak słaba, jest literatura polityczna w Polsce, biorąc pod uwagę, jak wiele prawdziwych postaci, wiele prawdziwych dramatów, a jak do tego weźmiemy historię męsko-damsko, nie mówię... Ale tam... dlaczego tak jest? Dlaczego nie mamy książki o, nie wiem, pierwszej, drugiej kampanii Kwaśniewskiego, o kampanii Dudy? Dziennikarze polityczni nie czują... Ja myślę, że dziennikarze polityczni są po pierwsze skupieni na bieżącym. Okay. Po drugie, z książek ciężko wyżyć. Po trzecie, jak weźmiemy, przepraszam, pierwszą setkę listy bestsellerów, na przykład Empiku, i porównamy z listą bestsellerów New York Timesa, czy z listą bestsellerów Spiegla, to ja nie chcę recenzować, bo to nie ja jestem od tego gustu wyborów czytelników, ale powiedziałbym, kontrast jest, jest dojmujący, tak powiem. Prawda. Dojmujący. O. Tu ogrodnictwo, gotowanie z całym szacunkiem dla obu tych czynności, a tam po prostu świetna literatura na szczycie list, albo właśnie literatura faktów, ale też książki naprawdę mocne, wartościowe. Już nie mówię o tym, że wiesz, w Niemczech, pamiętam w 2014 roku, to był zupełny szok, nie pamiętam tytułu, ale absolutnym hitem, numerem jeden na liście bestsellerów, była książka o historii, jak wybuchała pierwsza wojna światowa. To było 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Wow. No tak. W ogóle taki poza niewyobrażalna skalą, nie? Historia poza skalą. Ale lubię, na przykład, wiesz, tak samo jak lubię sport i uwielbiam sport, piszę tu dużo o sporcie, to co naprawdę kocham, to wiesz, jest psychologia sportu. Michael Jordan, który rzuca 64 punkty w jakimś meczu, czyli tam tych udanych rzutów jest cała masa, to jest fajne, ciekawe i super się ogląda. Ale historia chłopaka z wielodzietnej rodziny przemocowej, gdzieś z północnej Karoliny, gdzie on wchodzi na szczyt, kroczek po kroku wdrapuje, to jest historia. To jest książka, którą na przykład chciałbym bardzo przeczytać, mimo że golf mnie za bardzo nie interesuje, ale historia Tigera Woodsa właśnie wyszła. Czy atmosfera wydarzeń sportowych. Też mam książkę, na którą mam straszny apetyt, muszę ją sobie kupić na gwiazdkę. Jak nie ma tu w tej księgarni, ja nie wykluczam, że jest. Może być, tu jest dużo. 16 dni sierpnia. To jest książka o igrzyskach w Berlinie w 1936 roku. Znowu nieprawdopodobne wydarzenie, prawda? Już samo jak sobie wyobrazimy ten stadion olimpijski, który dzisiaj kibice znają, nie wiem, 3 lata temu tam był finał Ligi Mistrzów, finał Pucharu Niemiec jest zawsze na tym Olympiastadion, chyba tak to się nazywa. I jest ten stadion olimpijski, to już za chwilę wojna wybuchnie, święto olimpizmu, wszyscy się lubią, ważne jest uczestnictwo. Wszystkie te idee i w zestawieniu ze swastykami, z pozdrowieniem, z Adolfem, który się wścieka, bo ten Murzyn miał czelność wygrać tu na oczach Führera. Więc myślę, że sport, jak polityka, ma zapach. To trzeba wniknąć, trzeba się wgłębić i wtedy to jest dopiero fantastyczne. Historia w telewizji, mówię, jest super.
ale jest bieżąca. A tak się można zanurzyć naprawdę potem. Wydaje mi się, że Tomasz Lis jest naprawdę takim dobrym czytelnikiem. Wydaje mi się, że ty rzeczywiście jesteś gościem, który się przegryza przez te książki i że ciebie to po prostu jara, no. Ale tak mówisz. Jara mnie w tym sensie, wiesz, że mnie nie zaciekawi historia pod tytułem jak odbyło się łączenie partii X z partią tam jakąś. Ale na przykład gdyby ktoś napisał, dziwi się, że takiej książki jeszcze nie ma. Tusk, mówi o Tusku. Jest szalenie dyskretny, zamknięty w sobie. Ja go znam prawie 30 lat. Potrafimy gadać godzinami, ale ja wiem, że pewnego progu niedyskrecji, otwartości nigdy nie. On nie przekroczy, ja nie. Ale jednak napisanie historii jakiegoś chłopaka, znowu z takim backgroundem, z prawdziwą historią, jak to było z tym dziadkiem z Wehrmachtu, z prawdziwą historią chłopaka, który, czy polityka młodego, który gdzieś tam w wywiadzie dla Wiwy chyba stwierdza, że do perfekcji opanowałem gapienie się w sufit i nic nie robienie, a potem staje się killerem, który zagryza. No to stawanie się jest fascynujące. Pytanie, czy nie jest na to wszystko za wcześnie, wiesz? Może po prostu wiesz, to są zbyt świeże rzeczy, dzianie, które... No. Może trochę tak, ale to dzianie się jest takie, że za półtora roku może być jakby już... Za późno. Za późno. To prawda. Więc dziwi się, że ktoś jeszcze nie wpadł na opisanie tej. No, Kaczyński przynajmniej był jakieś ciekawe książki. To zresztą to wy wydawaliście, prawda? Tak, Michał Krzymowski świetnie napisał i nawiasem mówiąc uważałem, że to byłem zaszokowany niesprawiedliwością wyroku czytelników, bo to uważam była świetna książka i ona się nieźle sprzedała, ale wydawało mi się, że to nie będzie nieźle, tylko będzie świetnie. No, wiesz, wyroki czytelników niezbadane są jak ścieżki, które pan dla nas szykuje. Jeśli są surowe, to przyjmujemy, że są niesprawiedliwe. Tak jest, oczywiście. Trzymamy się tak. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę tutaj. Nie za bardzo gadałem, nie za dużo? Nie wyobrażałam sobie, że będziesz mówił mało, jakoś tak coś czułam. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.